Mamy, zaczynamy potrójne espresso. Naszymi gośćmi są panowie Przemysław Koperski, Nowa Lewica, poseł z Bielska-Białej, witamy serdecznie. I pan poseł Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość, Ziemia Sieradzka. Kłaniamy się nisko. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To co, może zaczniemy od tego, co dzieje się w tej chwili. Czy Zachód wreszcie wzmocni obronę przeciwlotniczą Ukrainy? Słyszymy o systemach NASAMS, które mają przysłać Amerykanie. Niemcy od, nie wiem, kwietnia, maja obiecują system IRIS czy IRIS-T, który jest podobno genialny, no ale jakoś do Kijowa, czy do Żytomierza, nie wiem, do tych dużych ukraińskich miast dojechać nie może. No to może wreszcie po tych barbarzyńskich atakach z wczoraj i dzisiaj rano też przecież miasto Zaporoże było atakowane, będziemy o tym mówić w późniejszej części naszego programu, Zachód coś zrobi, żeby tą przewagę Rosjanom odebrać. Zaczniemy od pana Przemysława Koperskiego. Tak, z jednej strony to wsparcie w postaci sprzętu militarnego, który mógłby trafić do Ukrainy, powinno być zdecydowanie szybsze i większe. Chociaż wiemy, jak wygląda też proces od podjęcia decyzji do dostarczenia broni. W Polsce mamy ten sam problem. Jaki nawet mamy problem w Polsce? Czego nie dostarczyliśmy, to znaczy, panie pośle? Nie, nie, panie redaktorze, to znaczy, że jeżeli zapada decyzja o dostarczeniu jakiejś broni, no przecież ona dzisiaj nie leży w magazynach, trzeba ją wyprodukować. Więc to też, to wymaga to, po prostu, co mieliśmy, trochę... już daliśmy, to pan chce powiedzieć. To, co mieliśmy, tak, to, co mieliśmy, to daliśmy. I myślę, że wszyscy poważni partnerzy, którzy naprawdę wspierają Ukrainę, zrobili podobnie. Żeby dostarczyć nową partię broni, tak jak to deklarują Stany Zjednoczone, potrzeba trochę czasu. A dzisiaj Ukraina potrzebuje niezmiernie tego wsparcia. Więc oprócz sprzętu i zaangażowania oczywiście tych państw, które mają jeszcze te rezerwy i które mogłyby dostarczyć tą broń, potrzebne jest również działanie na poziomie międzynarodowym w postaci wykluczenia Rosji z wszystkich organizacji międzynarodowych, do których jeszcze należy. Wczorajszy atak jasno pokazał, że to jest państwo stosujące metody terrorystyczne i myślę, że za takie państwo powinno być uznane. No a przecież trudno, żeby państwo terrorysta było członkiem organizacji międzynarodowych. I mówię tutaj o różnego rodzaju działach i politycznych, i gospodarczych, i sportowych. No nie możemy tego jako świat dłużej tolerować. Mam nadzieję, że ta refleksja wśród przywódców światowych się pojawi i do takich właśnie decyzji wszyscy dojrzeli. Czy Rosja pana zdaniem posunie się do terroryzmu takiego już bezpośredniego ataku na przykład na kluczowe instalacje w krajach zachodnich? Mamy niewytłumaczoną do tej pory awarię podmorskiego kabla łączącego Szwecję z Bornholmem i z Polską. Tym kablem prąd nie płynie. No, z drugiej strony dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy młodych Rosjan w wieku poborowym w Gruzji, w Uzbekistanie i Kazachstanie chcą dostać się do Unii Europejskiej. Czy powinniśmy ich w takim razie wpuścić? Dwa pytania, tak? Pierwsze o rosyjskie możliwości wojny hybrydowej przeciwko instalacjom i krajom Zachodu. Drugie, ludzie, którzy mogą to spełniać, pewnie już są na miejscu, ale pytanie, czy nowi nie szykują się właśnie pod pozorem bycia uchodźcami od rosyjskiej armii i domagającymi się wpuszczenia na Zachód? Panie redaktorze, przede wszystkim w mojej ocenie Rosja nadal ma potencjał, żeby różnego rodzaju działania na terenie innych państw podejmować. Wielokrotnie to pokazała. Poza tym korzysta również z najemników i w mojej ocenie ma i możliwości materialne i zasoby ludzkie, żeby to zrobić. Dlatego tak ważne jest, żeby ta gotowość do odparcia tego typu działań była w całej Europie podjęta. Zresztą z tego co wiemy, premier Mateusz Morawiecki taką decyzję o podniesieniu alertu o jeden stopień podjął i dobrze, bo dzisiaj też się nie może być bezpieczny. Zgadzamy. Paweł Rychlik, Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest tak, panie redaktorze, że to jest coś, co nam teoretycznie dopiero grozi, ponieważ atak na Ukrainę spowodował, nie bezpośrednio w Polsce, ale w innych krajach europejskich, które korzystają z energii elektrycznej, z elektrowni atomowych,
położony na terenie Ukrainy, że ten prąd przestał płynąć. Wczoraj została podjęta decyzja o wstrzymaniu wysyłki tego prądu. Więc to jest bezpośredni również atak w taką infrastrukturę, która dostarcza energię elektryczną na Słowację, na Węgry, w jakiejś szczątkowej na dzień dzisiejszy postaci również do Polski. A co do drugiego pytania, czy lepiej, żeby młodzi Rosjanie walczyli przeciwko Ukraińcom, czy lepiej umożliwić im ucieczkę z Rosji? Zdecydowanie lepiej umożliwić im ucieczkę z Rosji. Natomiast państwo, które przyjmuje obywateli... Panie redaktorze, proszę pozwolić, skończę, już kończę. Państwo, które przyjmuje młodych obywateli, musi być świadome tego, że niesie to ze sobą również zagrożenia i każdy powinien być poddany szczegółowej weryfikacji. Od tego mamy służby również w Polsce, w innych krajach, żeby tą szczegółową weryfikację przeprowadzić, żeby zastosować obozy przejściowe. To wszystko w rękach służb i wierzę, że są gotowe na to. No nie może być tak, że wybieramy przymusowe wcielanie osób do wojska i stawiamy ich po drugiej stronie. Zdecydowanie lepiej dla strony ukraińskiej, dla naszego. Dlaczego mamy im pomagać w ogóle? Dlaczego mamy pomagać? Ale to jest pytanie tak naprawdę do Pawła Rychlika. Dlaczego mamy pomagać Rosjanom, którzy do 21 września oglądali sobie tą wojnę w telewizji, uważali, że ich to w ogóle nie dotyczy. No tam jacyś ludzie są, giną, jacyś tam ludzie są mordowani w szpitalach, w szkołach, ale to przecież nie moja sprawa, w sumie fajnie Putin walczy. Kiedy się okazało, że przyszło wezwanie do wojska, no to wtedy uciekamy, bo o Jezu, może mi się coś stać. Paweł Rychlik. Tak, panie redaktorze, sądzę, że tutaj trzeba zachować szczególną pościągliwość. I nie zgodzę się z panem, tutaj z kolegą posłem, ażeby tych ludzi, żeby otwierać granice dla Rosjan, którzy uciekają dzisiaj przed wojną. Tak jak pan redaktor powiedział, tą tragedię, to bestialstwo, ten terroryzm, tą zbrodnię po prostu tolerowali, oglądali. Pewnie nie jeden z tych, którzy dzisiaj ucieka, również z tego jakieś korzyści czerpał. A dzisiaj, bojąc się o własne życie, po prostu tchórzy i ucieka. I po ludzku jest to oczywiście zrozumiałe, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo przede wszystkim Polaków, powinniśmy tutaj tą powściągliwość szczególną zachować, ponieważ nie wiemy, kto tutaj przedostanie się przez, kto mógłby do Polski dotrzeć. Gdyby ta informacja dotarła na Kremlu, że Polacy, że polski rząd decyduje się na przyjęcie tych uciekinierów, tych mężczyzn, tych młodych, te młode osoby, czy te osoby w wieku poborowym, bo to niekoniecznie są tylko młodzi ludzie, z pewnością uruchomiliby, a no, chyba lepszych specjalistów od tego nie ma, swój aparat agentury, ażeby właśnie infiltrować na polskie terytorium osoby niebezpieczne, Rosjan, którzy mogliby dywersję uprawiać, o której wcześniej była mowa, chociażby z gazociągiem Nord Stream 2. I dlatego też właśnie z jednej strony lewica, chociażby na ostatnim posiedzeniu Sejmu, podejmowała temat taki, że bezpieczeństwo to newralgiczne tych wrażliwych i szczególnych strategicznych instytucji jakby nie jest zachowane. Z drugiej strony słyszymy, że tutaj powinniśmy wpuszczać te osoby. Ja rozumiem obozy przejściowe, służby, ale wiemy dobrze, że nawet w Stanach Zjednoczonych na pewnym etapie to nie zadziałało i naprawdę rodzi to ogromne niebezpieczeństwo przede wszystkim dla Polaków. I musimy jako politycy polscy, jako wybrani przez Polaków sprawujący władzę, musimy przede wszystkim w pierwszym rzędzie brać to pod uwagę. Rosjanie do 20, tak jak słyszeliśmy, 21 września, od 24 lutego jakoś specjalnie nie przejmowali się milionami dzieci, kobiet, które w zimie, w mrozie, w głodzie uciekały przed tym właśnie, przed tą zbrodnią Putina, a co za tym idzie, zbrodnią społeczeństwa, ponieważ społeczeństwo jakoś szczególnie, społeczeństwo rosyjskiego, społeczeństwo jakoś szczególnie masowo tej bezaprobaty nie wyraziło oburzenia, wręcz przeciwnie. Sondaże mówią, badania, iż Rosjanie w większości po prostu
nie nazywają tego zbrodnią, tylko faktycznie operacją specjalną. Rosja idzie po swoje. Jest to nieakceptowalne i tutaj musimy z tego po prostu wyciągać wnioski. Jeśli pozwolę sobie również, panie redaktorze, odpowiedzieć na te wcześniejsze pytania, to jest kwestie, które były podejmowane. Oczywiście, że konieczna jest natychmiastowa pomoc Ukrainie w kwestii ochrony przeciwlotniczej. Dzisiaj widzimy, że Putin na Kremlu siedząc, on po prostu już postradał zmysłów totalnie. On już dawno, 24 lutego nie wiedział, nie był świadomy tego, co pewnie do końca robi, a dzisiaj działa zupełnie po omacku, tak jak wystrzeliwane są te rakiety po omacku, które trafiają gdziekolwiek, wystrzeliwane są w jakimś kierunku, nie w określonym celu. I tak po prostu dzisiaj działa Kreml i Rosja i cała armia rosyjska i dlatego też ta pomoc jest natychmiastowa. Jestem przekonany, że... Ja tylko dopowiem, panie pośle, bo okazuje się, że wczoraj w Kijowie jedna z rakiet, która kosztowała chyba 13 milionów dolarów, trafiła w ogródek przedszkola. No i 30 lat temu w tym miejscu był faktycznie wojskowy magazyn. To tak tytułem precyzyjnych uderzeń. Inna rakieta trafiła w okolice Uniwersytetu Tarasa Szewczenki, więc no po prostu z jednej strony zupełna nieudolność, głupota i niekompetencja tej armii, tej sztuki wojennej rosyjskiej, a z drugiej strony próba zastraszenia niewinnych ludzi, którzy po tym eksodusie, po tej ucieczce wrócili, chcą po prostu normalnie żyć, a teraz znowu Putin ich atakuje. Ale powtarzam, Stany Zjednoczone z pewnością pomogą, Wielka Brytania z pewnością pomogą i z pewnością Polska będzie tym hubem, który w sposób ekspresowy tą broń dostarczy. No Polska już jest tym hubem. Mieliśmy wczoraj i rozmowę prezydenta Rzeczpospolitej z Wołodymyrem Zeleńskim i rozmowę prezydenta z chociażby Jensem Stoltenbergiem. To rozumiem, że konkretne decyzje zostały podjęte i w końcu deklaracje Stanów Zjednoczonych, z której... To było tej nocy naszego czasu, z której słyszeliśmy, że no Stany Zjednoczone zwiększą pomoc dla Ukrainy, no więc możemy się spodziewać, że to się, tak jak piszą komentatorzy w polskiej prasie, to jest początek końca tej operacji i tej wojny oraz tego rządu w Rosji. My może przejdźmy troszkę na polskie podwórko. Mówiliśmy o uchodźcach, to możemy wspomnieć słowa Donalda Tuska, który łajdactwem określił zbudowanie zapory na granicy i nieprzepuszczanie turystów Łukaszenki. Oni teraz jadą przez Moskwę. W zeszłym roku o tej porze lecieli jeszcze przez Mińsk. Te loty z Mińska, znaczy z Turcji i Iraku do Mińska zostały zakończone. Teraz jadą do Moskwy. No i stamtąd z wizą turystyczną rosyjską bądź białoruską usiłują przejść przez polską granicę. Donald Tusk uważa, że to jest łajdactwo. Co to jest jakiś... No bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że Donald Tusk nie rozumie, że to jest nielegalna imigracja, że to jest destabilizacja Polski. To, o czym mówiliśmy, o tych ludziach, którzy w zeszłym roku się okazało szkoleni wojskowo w Moskwie, przechodzili tutaj jako biedni uchodźcy po to, by, nie wiem, infiltrować Niemcy, wykonywać zadania jakieś terrorystyczne. Nie wiemy o tym. W każdym razie pojawili się na granicy, domagali się przejścia przez Polskę. Nie chcieli uzyskać wizy, przecież setki tysięcy ludzi do Polski przyjeżdżają. Mamy tego chyba wszyscy świadomość. To Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Dlaczego Donald Tusk, no, w moim przekonaniu, ignoruje rzeczywistość w tak wyraźny sposób? Panie redaktorze, co do Donalda Tuska, no należy pytać polityków Platformy Obywatelskiej albo samego Donalda Tuska. Ja natomiast chciałbym się odnieść do jeszcze na moment do tego wcześniejszego zdania, które wypowiedział pan poseł Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ musi pan wiedzieć, jaka jest strategia Ukrainy i tutaj nie powinien pan iść jakby w poprzek tej strategii. Strategia Ukrainy jest taka, że uruchomiono specjalną infolinię i każdy, kto idzie na front przeciwko Ukrainie, może zadzwonić i się poddać. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla Ukrainy jest to, żeby dziesiątki tysięcy żołnierzy
nie stało z bronią w ręku przeciwko nim, nie strzelało, tylko żeby umożliwić im rezygnację z tej walki. I tutaj dziwię się temu podejściu, który pan zaprezentował, bo powinniśmy wspierać Ukrainę w tym dążeniu, żeby ta armia była jak najmniejsza. Najlepiej, żeby wszyscy, panie pośle, tutaj ja do wojska, po prostu pozwolę sobie zareagować, bo jest oczywiście kontrargument na to, bo ludzie niezadowoleni ze służby wojskowej, którzy dostają do ręki broń, są wysyłani na wojnę, w której nie chcą brać udziału, mogą być niebezpieczni dla własnego dowództwa i dla własnego kierownictwa politycznego. I dlaczego mamy pomagać Władimirowi Putinowi, by jego armia była zdyscyplinowana i walcząca, kiedy możemy po prostu tym paniom, którzy są właśnie teraz uciekli przez granicę, powiedzieć: nie, nie, panowie, wracacie do wojska, proszę bardzo, na Ukrainie możecie się poddać w pierwszym możliwym momencie, macie infolinię, wróć żywy, to się zdaje się, tak się nazywa, chce żyć, tak się nazywa ta cała ukraińska akcja, przynosi ogromny sukces. Trzeba powiedzieć, że większość tych zmobilizowanych żołnierzy, no jak się okazało, że śpią na podłodze, mają do jedzenia jakieś puszki i zardzewiały kałach, no to troszkę im miny zrzedły. Panie redaktorze, może pan zna tajną strategię strony ukraińskiej? Ja tej wiedzy nie mam. Wydaje mi się, że w tej sprawie powinna być ścisła współpraca ze stroną ukraińską. No tak, ale dlaczego pan uważa, że pan reprezentuje stronę ukraińską tutaj? Czy ma pan jakieś tajne informacje ze sztabu? Panie redaktorze, po prostu zwykła logika. Dobrze, to ja też przedstawiłem panu troszkę inną logikę. Rozumiem, i myślę, rozumiem, że obie logiki możemy ważyć na tych samych szalach. Proszę dalej, w takim razie o uchodźcach. Poza tym ja nic nie powiedziałem, żeby nie pomagać Ukraińcom. Proszę pana, no dobrze, niech pan kontynuuje. Nie zgadzałem się z panem w tej kwestii, którą pan przedstawił, jeżeli chodzi o żołnierzy armii rosyjskiej. I tyle. Możemy się po prostu w tej sprawie różnić. Uważam, że lepszą drogą, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, jest zastosowanie takiej strategii. Pan uważa, że innej. Pan redaktor powiedział, że każdą z nich można rozważyć i wyważyć. Pewnie strona ukraińska to robi. Panie redaktorze, co do tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, ja chcę przypomnieć, że byłem jeszcze wiosną tego roku, wydaje mi się, że to jeszcze było przed atakiem, na pewno tak, przed atakiem Rosji na Ukrainę, byłem na granicy litewsko-białoruskiej. To był ten czas, kiedy masowo tutaj próbowano przekraczać granicę z Unią Europejską. I widziałem również tą instalację wzdłuż granicy, którą wybudowali Litwini. Byliśmy tam z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, również z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej. I zadałem pytanie dotyczące budowy tej instalacji. To było takie zabezpieczenie uniemożliwiające przekroczenie tej granicy. I muszę państwu powiedzieć, że strona litewska zastosowała prawo zamówień publicznych, podzieliło wykonanie tego ogrodzenia czy tej instalacji na 5 odcinków i przeprowadzono to w dosyć sprawny sposób, ale transparentny. To, co na pewno nie podoba się, to próba wydawania pieniędzy publicznych bez przetargu, z wolnej ręki, gdy mówimy o miliardach złotych. I ten argument mówiący o tym, że można było zrobić coś szybciej, jeżeli robimy to bez przetargu, pada w porównaniu do tego, jak zachowują się nasi partnerzy właśnie z Litwy, którzy... A stoi tam na Litwie taka zasłona, czy jeszcze nie stoi, panie pośle? Proszę? A czy na Litwie stoi już, nie, ona taka już stała, zasłona? Jeszcze nie stoi. Ona, aha, już stała, jak ja tam byłem, czyli zanim Polacy nawet podjęli decyzję. Więc a też ma 5 tam... metrów wysokości? Panie, czy to jest taki zwykły, zwykła siatka? Jest instalacją, która uniemożliwia przekraczanie granicy. Myślę, że jej sprawność jest wcale nie gorsza niż to, co stoi po stronie polskiej. Natomiast pokazuje, że można wydawać pieniądze publiczne w sposób transparentny, przejrzysty, z zastosowaniem przetargu, tak żeby każda zainteresowana firma mogła w tym wystartować. Natomiast niestety to, co się stało na granicy polsko-białoruskiej, ja to sygnalizowałem w Sejmie, organizowaliśmy konferencję prasową, no niestety doszło do takiej sytuacji, że część materiałów użytych do budowy tej instalacji została sprowadzana z Białorusi, tak, między innymi cement. My protestowaliśmy, żeby tego po prostu nie robić, ale niestety no, sytuacja była taka, no to inna, że ten cement z Białorusi był tańszy. To chyba jest dobrze, to... bo komu się najbardziej nie podoba ta instalacja, pani? Poza panem i Donaldem Tuskiem, komu jeszcze się nie podoba? Łukaszenki i
Nie podoba się Łukaszence. No i proszę bardzo, sami nam sprzedali cement, na którym, tak jak atrawestując słynne powiedzenie Lenina, tak, że sami nam sprzedadzą sznurek, na którym ich powiesimy. Paweł Rychlik z Sieradza, jak widzi tę sprawę? To znaczy, ja najpierw odniosę się do pana, do Donalda Tuska, bo jakby pan redaktor od tego zaczął. No cóż, ma on dwa cele. Pierwszy cel to jest przede wszystkim podpalenie Polski i to robi podczas swoich objazdów, podczas swojego objazdu po Polsce i spotykania się z partyjnymi kolegami. Ostatnio mieliśmy do czynienia w tym tutaj w nieodległym od Śradza, Wielunia, Kluczborku. A druga kwestia to taka, że jednak należy mocno przyjrzeć się jego powiązaniom właśnie z Kremlem, ponieważ te jego wypowiedzi, chociażby o granicy rosyjskiej, białoruskiej, jak również ostatnia wypowiedź na temat możliwości ulokowania w Polsce w najbliższym czasie w warunkach, w trybie ekstraordynaryjnym instalacji nuklearnych w ramach nuclear sharing, o czym po prostu pan prezydent Andrzej Duda, polska dyplomacja zaczęła ze stroną amerykańską rozmawiać i na co pan Donald Tusk krytykuje i nie chciałby tego, ażeby za czasów rządów PiS-u w sposób też chamski wypowiada się, nie chciałby, ażeby za rządów PiS-u to w Polsce funkcjonowała, żeby w Polsce ta instalacja była, no świadczy o tym, że bezpieczeństwo Polaków i Polski ma za nic. I tak samo mówią o tym te wyrażenia na temat muru na granicy białoruskiej. Mur na granicy białoruskiej pokazał bardzo dobitnie, że w Polsce jednak ta agentura radziecka, postradziecka jest bardzo silna i nawet niektórzy młodzi politycy, którzy uważają się za Europejczyków, jednak skażeni są i mają to we krwi. A podczas debat sejmowych wielokrotnie to słyszeliśmy. I tutaj zarzuty pana posła z Lewicy są bardzo takie karkołomne. Panie pośle, ta zapora uchroniła Polskę przed zalewem nie żadnych uchodźców, tylko imigrantów, tych właśnie takich rosłych, zdrowych, młodych mężczyzn, których pan chce teraz przejmować z Rosji, no to właśnie z tych krajów arabskich. Oni mieli Polskę zalać i zdestabilizować nasz kraj, a kilka miesięcy później wybuchła wojna na Ukrainie i ogromna ucieczka kobiet i dzieci właśnie z tamtego kraju. No proszę naprawdę łączyć fakty. Proszę łączyć fakty. I teraz zarzucanie, że zostało to wybudowane bez przetargu, no bez przetargu, bo prawo o zamówieniach publicznych mówi jasno, że ten proces trwałby naprawdę może nawet nie miesiącami, a latami. A tak w sposób kilka miesięcy zostało to ogrodzenie wybudowane. Poszły na to duże pieniądze oczywiście, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski, które i Polaków, które jest nie do przecenienia. I wyciąganie tego, że białoruski cement tam został użyty. Ja nie wiem tego, czy został użyty. Może został użyty, ale proszę pana, proszę powiedzieć mi, ile w rękach Skarbu Państwa jest cementowni na terenie Polski? Panie pośle. Ponieważ wszystkie zostały sprywatyzowane za czasów, w czasach rządów sojuszu lewicy demograficznych. Demokratycznej i pana musimy już kończyć i oczywiście. Pan chce wrócić Polskę do lat 70. Chciałby pan, żeby wszystko było w rękach państwa. To jest bardzo niebezpieczne. Pan jest skrajnie, ale słyszę, że pan jest skrajnie. Śmiejąc się tego po prostu nie rozumie, ponieważ wyrasta pan z tego, a nie innego kręgu ideologicznego i politycznego. To znaczy pan głosi tutaj hasła takie wręcz komunistyczne, że wszystko musi być państwowe, żeby było dobre. Pan kwestionuje myślę, własność że prywatną. Przepraszam tego bardzo, elementu nie było w wypowiedzi. Panowie, czas nam upłynął. Warto jeszcze zauważyć na koniec tej rozmowy, że pojawiła się taka w naszych mediach wywiad
białoruskiego dyktatora Aleksandra Łukaszenki. To jest wywiad gdzieś z listopada ubiegłego roku, gdzie on bardzo czeka na powrót do władzy Donalda Tuska i bardzo mu przeszkadza rząd Jarosława Kaczyńskiego. I co ciekawe, i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska z bardzo dobrym akcentem wymawia. Zobaczymy, jak to będzie. Władza Łukaszenki być może też na naszych oczach się kończy. A tak samo jak kończy się program Potrójne Espresso, którego gośćmi byli pan Przemysław Koperski, poseł Nowej Lewicy, i Paweł Rychlik z Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję panom. Dziękuję, życzę miłego dnia. Również. A my za momencik, proszę państwa, wracamy. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, będzie naszym gościem.